Cześć, siemano, witam wszystkich. 14 września. Mamy taką paskudną, deszczową sobotę. No i trochę więcej czasu już jest, więc spokojnie mogę coś nagrać. Także dzisiaj krótki film o NCT Ventricosum Aureli, porównanie wzrostu. No i pokażę Wam, jak ja wykopuję z tego właśnie mojego poletka bananowego Aureli do ukorzenienia. Tutaj zobaczcie, na ostatnim filmie pokazywałem właśnie, jak rośnie jeden z moich bananowców. A posadzony był dokładnie na początku czerwca, koniec maja, z takiej właśnie małej sadzonki. Ona była gdzieś mniej więcej taka. Także zobaczcie, jak pięknie przyrósł. No nie wiem, ma tu idealne warunki, bo powiem szczerze, że podobnej wielkości z przodu domu nie są tak wyeksponowane, nie są tak wybarwione. Tutaj musiałem normalnie uciąć liście, bo nie mam jak przejść. Także zobaczcie, posadzony w kompoście. Ziemia kompostowa. Tutaj możemy pójść zobaczyć. Właśnie, coś w tym rodzaju. Także wydaje mi się, że nawet nie trzeba nawozić. Tu jest sam minerał i sam nawóz. No dobra, a jak już jesteśmy przy okazji, to zobaczcie, zostały tylko z tej strony dwa bananowce. Reszta już widać wykopana. Z drugiej strony zostały też kilka sztuk. Ale spójrzcie, jakie są wybarwione, jakie mają kolory. No pięknota, prawda? No, także tak to wygląda i zaraz jeszcze pójdziemy do szklarni, bo tam już mam część wykopanych. Ok, jesteśmy w szklarni, resztka jeszcze pomidorków, ale tutaj już zobaczcie, to są już konkrety. Taki pień, naprawdę imponujący przyrost. Koniec maja. Na ostatnim filmie możecie zobaczyć, jak wyglądały te sadzonki. Jak znajdę jeszcze w telefonie, to wrzucę zdjęcie do porównania. Także tutaj już jest las. Dżungla Aureli. Dobra, i teraz zobaczymy, jak właśnie zobaczycie, jak wykopuję. Tak po prostu tyle, ile korzeni zostaje, tyle wkładam do doniczki. Spokojnie, to nie jest palma. On się przyjmie, tak, ukorzeni i spokojnie jeszcze przez cały październik, może nawet połowę listopada one będą w szklarni, także spokojnie przed zimą na wiosnę będą ukorzenione. Że one się spokojnie ukorzenią. No i oczywiście kolejną czynność, którą musimy wykonać, to posadzić do doniczki. Jest na dnie trochę ziemi, czy tam właśnie w moim przypadku kompostu. Wkładamy korzenie. A tak, aby ich jeszcze nie połamać bardziej. I dookoła oczywiście obsypujemy. Ja już tego nie będę nagrywał, bo to wiadomo, o co chodzi. Podlać wodą i do szklarni. Także widzimy się za chwilę. Ziemia dookoła obsypana. I tutaj kilka razy delikatnie podlejemy, tak aby właśnie zagęścić, żeby korzenie, żeby ziemia właśnie też weszła w te szczeliny, luki między korzeniami. I jeszcze ubijemy delikatnie. I tak przygotowana roślina trafia do szklarni w celu właśnie ukorzenienia.
Także tyle by chyba było na dzisiaj. Mniej więcej za miesiąc, za półtora nagram film, zobaczycie, jak rośliny się ukorzeniły. Także pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.